Witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie. Z tej strony Łukasz M. Moi drodzy, dzisiaj pora na rozwiązanie czwartego pojedynku. Widzowie kontra Łukasz M. Tutaj mam listę spisaną wszystkich osób, które głosowały. No i jak możecie zobaczyć, 192 osoby. Jest to największa liczba głosujących, biorących udział. Tak więc, jeżeli, moi drodzy, w piątym pojedynku będzie więcej jak 200 osób, to przy szóstym pojedynku dodamy jakieś 50 dodatkowych liczb, czyli będzie do wyboru 250, byście mieli każdy z Was szansę jakiś inny numerek sobie wybrać. To tytułem wstępu, moi drodzy, losujemy pierwszą osobę, z którą będę się pojedynkował. Pierwszą, jedyną, bo na każdym pojedynku z jedną osobą się pojedynkuję. Tego zaraz zobaczymy, jaki numerek mi tym razem wypadnie. I zaraz sobie poszukamy osobę, która podała jako pierwsza ten numerek. Numerek jest to 56. I szukamy, moi drodzy, na liście pierwszej osoby, która podała właśnie ten numer. 56. Jak na razie nie ma, jest 156, ale my szukamy numeru 56. Odwracamy stronę. Może tutaj będzie ktoś, kto podał ten numer 56. Jak na razie nie widać. 66, 54. 55, ktoś tutaj był bardzo blisko. Następnie z tej strony 54. Pięćdziesiąt jeden, 54 znowu ktoś podał, 66. Coś czuję, moi drodzy, że chyba nie będzie osoby z tym numerem. I będziemy musieli jeszcze raz losować. Tak jest, moi drodzy. Nikt nie podał numeru 56, czyli losujemy dalej. I mamy ten numerek pierwszy, który mi tutaj wypadł teraz. Jakiś inny numerek też chciał, ale nie zdążył. Numer 149, czyli szukamy teraz osoby, która podała ten numer 149. Tutaj widzę 142. Sto czterdzieści osiem, bardzo blisko ktoś był. 147. 140. 148. 144. 43. 150. Wszystko bliziutko jest, ale tego numeru, co szukamy, nadal nie ma. 139, a to był 149. Czyli też chyba będzie trzeba losować jeszcze raz. Tak, moi drodzy, drugi numerek również. Moi drodzy, taka podpowiedź, bo zauważyłem tam już, że kilka osób podawało ten sam numerek. Jeżeli ktoś już poda, to automatycznie druga osoba, która poda ten sam numer, już nie uczestniczy, więc popatrzcie na numery, które jeszcze nie zostały losowane. Jak widzicie, dwa numery wylosowałem i nikt ich nie ma. 111 to jest trzeci numer i lecimy znowu od początku. 111 szukamy. 113. 105.
103, 112, ktoś tutaj był blisko, Messi kolekcjoner. 111, 121, 140. Tutaj też nie ma. O, jest, moi drodzy, jest osoba Bartek 99. Czyli Bartek, zmierzysz się ze mną dzisiaj w pojedynku. Wybrałeś saszetkę z numerem 1. Czyli to jest twoja saszetka, to jest moja. Wyciągamy, moi drodzy, pozostałe numerki i losujemy teraz karty, które są do wygrania. Najpierw przypiszemy numerki do wszystkich nagród. No, coś nie chce wypaść. Coś dzisiaj ciężka sprawa. O, wypadła nam pierwsza liczba i jest to numer 2, czyli limitki, które mamy tutaj: Griezmann, Sterling, Müller, Busquets, Ibrahimović i Kompany mają numer 2. Teraz chyba 15 kart tam jest różnych z Euro 2016. O, jest numerek. I te karty mają numer 4. Tak wam tylko pokażę, jak to tutaj wygląda. Tyle kart. Numer 4. Teraz mamy 3 karty Scandinavian Star z FIFA 365. I one będą mieć numerek 1. Teraz mamy Champions League 2012-13, update'owe limitki Samaras i Lukas i update'owa legenda Larsson. Coś dzisiaj moje czarodziejskie pudełko, moja kula czarodziejska nie chce słuchać, nie jest posłuszna. Chyba ktoś ją zaczarował. No i wypadła w końcu przedostatnia liczba, liczba 5. Na szczęście teraz już nie muszę ruszać, bo została jedna liczba, więc wyciągnę ją w taki sposób i blisterek z Runejem będzie miał oczywiście numer 3. Czyli to mamy i teraz, moi kochani, dla Bartka losujemy jeden numerek, czyli ten, który tutaj wylosujemy numerek. O tą nagrodę zagrasz ze mną w pojedynku. Miejmy nadzieję, że tutaj coś szybciej wypadnie. Jest. I wypadła nam cyferka numer 5. Czyli, mój kochany, zagrasz dzisiaj o te 3 karty tutaj. Dwie limitki, Samaras i Lukas i legenda Larssona. Czyli zaczynamy pojedynek. Mój drogi Bartku, twoja saszetka była numer 1, tak więc otwieramy ją najpierw. Tutaj mam, moi drodzy, oczywiście
punktację dla tych kart, które nie mają tam przypisanych punktów. Muszę sobie jeszcze długopis przygotować, żeby później to zapisać gdzieś. O, i zaczynamy, moi drodzy. Twoja pierwsza karta to jest logo Czech, a logo miało punktów 240. Czyli wpisujemy 240 plus ekspert Schweinsteiger ma 243 plus. Następnie bazówka Vertogena 232. 232 plus. Florencji 232. 232 plus. Szyrokow 231 plus. I Rybus 228. 228 to się równa 1406. Czyli ja to może tutaj zapiszę na tej karteczce. 1406 Bartek. I teraz moja saszetka. Zerujemy tutaj. I zobaczymy, co takiego ja tutaj trafię. I mamy Busquetsa 233 plus Defensive Rock PP 241 plus Brunt 229 plus Jordi Alba 234. Szar 224 i Rotan 227. To się równa 1388. I tak jak już patrzyłem na te cyferki, tak myślałem, że tym razem pojedynek przegram. I tak też się stało. Gratulacje dla Bartka. Wygrał, tutaj jest 12, 18 punktami, serdeczne gratulacje, wygrywasz te trzy karty, dwie limitki i legenda Larsona. Prosiłbym Cię o podanie Twojego adresu i jak będę w Polsce, to wysyłam Ci te trzy karty. Moi drodzy, jak widzicie, w pojedynkach jest remis 2 do 2, za niedługo będzie piąty pojedynek, wszystko co i jak to będzie na filmiku, a dzisiaj serdeczne dzięki za uwagę, pozdrawiam Was, trzymajcie się i cześć!